Hej, mamy dla was ważną wiadomość. Superbohaterowie nie istnieją. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, jak aktorzy wcielający się w ich role dochodzą do tak wspaniałej formy? Dziś pokażemy wam serię ćwiczeń, które zrobią Wonder Woman z każdej dziewczyny. Zaczynajmy! Martwy robak. Połóż się na podłodze z ramionami wyciągniętymi do góry. Zegnij biodra pod kątem 90 stopni, stopy uniesione nad ziemią. Teraz opuść prawe ramię za głowę bez zginania go, jednocześnie opuszczając lewą nogę. Noga i ramię powinny być w równoległej pozycji do podłogi. Następnie wróć do pozycji wyjściowej i wykonaj ten sam ruch z lewym ramieniem i prawą nogą. Ćwicz naprzemiennie przez kolejne 30 sekund. Wspinaczka. To klasyczne ćwiczenie angażujące wiele mięśni dzięki elementom siłowym oraz cardio. Aby wykonać je poprawnie, przejdź do pozycji deski tak, aby ciężar ciała opierał się na stopach i dłoniach. Upewnij się, że ręce znajdują się w jednej linii z ramionami, a ciało jest w pozycji prostej od szyi po same stopy. Teraz dociągnij prawe kolano do klatki piersiowej możliwie blisko, ale bez utraty poprawnej pozycji ciała. Napnij mięśnie brzucha, a następnie zmień nogę na lewą, powracając prawą do jej pozycji wyjściowej. Ważne jest, aby wykonać ten ruch jednocześnie tak, by mięśnie pozostawały spięte przez cały czas. Zmieniaj nogi tak szybko, jak tylko zdołasz. Najlepiej, jak ruch ten będzie imitował bieg w miejscu z górną partią ciała podpartą na dłoniach. Deska z przechodzeniem na boki. Ustaw się ponownie do pozycji deski. Ramiona wyprostowane, dłonie poniżej barków. Stopy powinny opierać się na palcach. Upewnij się, że plecy i nogi są całkowicie wyprostowane. Następnie unieś prawe ramię i prawą nogę nad ziemię, jednocześnie robiąc krok w prawą stronę. Teraz powtórz ten ruch z lewą nogą i ramieniem, również przesuwając się w prawo. Utrzymaj ciało w pozycji deski. Następnie wróć do poprzedniej pozycji, przemieszczając lewą nogę i lewe ramię w lewą stronę, po czym dostaw do nich prawe kończyny. Wykonuj to ćwiczenie przez 30 sekund. Ptak, pies. To jedno z podstawowych ćwiczeń stabilizujących mięśnie posturalne i głębokie. Angażuje ono jednocześnie mięśnie brzucha oraz pleców, a także wspomaga naszą równowagę. Warto dodać, że jest ono również bardzo bezpieczne, nawet jeśli zmagamy się z urazem pleców. Ustaw się w pozycji na czworakach z dłońmi na wysokości barków, a kolanami prostopadle do bioder. Trzymaj plecy prosto i napnij mięśnie brzucha. Następnie wyciągnij prawe ramię przed siebie, a lewą nogę za siebie. Ważne jest, aby utrzymać równowagę i nie zachwiać się w tej pozycji. Utrzymaj ją przez parę sekund, po czym wróć do pozycji wyjściowej. Teraz powtórz ćwiczenie z prawą nogą i lewym ramieniem. Skoki w pozycji deski. Forma tego ćwiczenia jest całkiem prosta. Ustaw się w pozycji do deski z prostymi ramionami i dłońmi poniżej barków. Stopy mają być przez cały czas razem. Teraz wyrzuć nogi w przód możliwie blisko prawego łokcia. Odskocz nogami do pozycji wyjściowej, a następnie podskocz nimi ponownie, tym razem kierując je w stronę lewego łokcia. W ten sposób wykonasz jedno powtórzenie. Kontynuuj przez kolejne 30 sekund. Burpee ze skokiem. Tak, wiemy, nikt nie lubi burpees, ale są one niezbędne przy ćwiczeniu mięśni całego ciała. Ta wersja dodatkowo wprowadza wyższy poziom trudności. Zacznij od standardowej pozycji do deski. Zepnij mięśnie w talii, po czym przenieś nogi blisko klatki piersiowej jednym płynnym ruchem. Następnie wstań, ustaw stopy na szerokości bioder, zegnij kolana i przechyl się lekko do przodu, po czym wykonaj skok do przodu najdalej jak potrafisz. Postaraj się wylądować na obu stopach, a następnie obniż ciało i wyrzuć nogi do tyłu, powracając do pozycji deski. Crab toe touch. Usiądź na macie z nogami zgiętymi w kolanach. Dłonie i stopy oprzyj płasko o podłogę. Stopy razem. Ręce ułóż lekko za siebie, tak jakby to miała być pozycja wychodząca do mostka. Palce u rąk skierowane do przodu. Unieś pośladki do góry, balansując ciężar ciała na dłoniach i stopach. Teraz powolnym, ale pewnym ruchem unieś prawą nogę w górę tak wysoko jak to możliwe, po czym sięgnij palców u stopy lewą dłonią. Wróć do poprzedniej pozycji i zmień strony. Wyrzuć lewą nogę w górę i dotknij stopy prawą ręką. To ćwiczenie idealnie zbuduje twoje mięśnie głębokie, gdyż wykorzystuje ono mięśnie brzucha i pleców przez cały czas jego trwania, przy czym dodatkowo wkomponowuje elementy aerobiku. Deska boczna z opuszczaniem bioder. Przejdź do pozycji bocznego planka, podpierając się prawym przedramieniem na podłodze. Łokieć powinien znajdować się w jednej linii z ramieniem, a dłoń wyciągnięta przed siebie i rozluźniona. Trzymaj stopy razem na prawej, opierając ciężar dolnego ciała. Teraz opuść biodro do ziemi. Wykonuj ten ruch powoli. Spróbuj dotknąć podłogi prawym biodrem, a następnie powróć do poprzedniej pozycji. Wykonuj to ćwiczenie przez pół minuty i nie spiesz się. Plank boczny idealnie wyrzeźbi boczne mięśnie brzucha, a te z kolei mają wpływ na cały wygląd talii. Możesz więc nareszcie pożegnać się z boczkami. Wznosy nóg. Połóż się płasko na plecach z nogami i rękami w naturalnej pozycji. Wypuść powietrze i trzymając stopy blisko siebie, unieś nogi. Nie zginaj kolan. Postaraj się to robić powoli. Teraz weź głęboki wdech i kontrolując ten ruch opuszczaj nogi ku podłodze, ale nie dotykaj jej. Po około 2 sekundach wznieś nogi ponownie w górę. Odmierzamy 30 sekund. To ćwiczenie doskonale sprawdzi się we wzmacnianiu mięśni głębokich, szczególnie dolnych partii mięśni brzucha. Pies z głową w dół. Ustaw się do deski, a następnie przyjmij pozycję psa z głową w dół. Chodzi o to, by wznieść pośladki i biodra ku górze, tak by nasze ciało przypominało odwróconą literę V. Nogi, ramiona i plecy powinny być proste. Dłonie na szerokości barków, a głowa między ramionami. Następnie unieś prawą nogę i wyciągnij ją w górę. Teraz opuść ją zgiętą w kolanie i dotknij prawego łokcia. Ramiona powinny pozostawać wciąż proste. Nie oszukujemy. Unieś i wyciągnij prawą nogę w górę ponownie, po czym opuść ją podobnym ruchem jak uprzednio, jednak tym razem skręć nią w lewo i dotknij lewego łokcia. Następnie powtórz ćwiczenie analogicznie z lewą nogą. Następnie w górę, potem w dół i do lewego łokcia. W górę, w dół i poprzecznie, do prawego łokcia. Świetnie! Wykonuj ćwiczenie przez 30 sekund. Pozycja wojownika. Stań prosto, a następnie unieś prawą nogę tak, by kolano było na wysokości bioder. Wyciągnij ramiona w górę i zegnij je. Ręce mają być na równi z ramionami. Stojąc tylko na lewej nodze przechyl się do przodu, jednocześnie wyciągając ręce przed siebie, a prawą nogę za siebie. Lewa noga powinna być delikatnie zgięta w kolanie dla lepszej równowagi. Zwróć uwagę na pozycję ciała. Powinno ono, z wyjątkiem lewej nogi, tworzyć prostą linię. Nie zginamy się w talii. Przytrzymaj tak przez sekundę, po czym powoli wróć do pozycji wyjściowej. Wykonuj ćwiczenie przez 30 sekund. Pompki. To już ostatnie ćwiczenie w dzisiejszym zestawie treningu Wonder Woman. Juhu! Pompki to kolejne klasyczne ćwiczenie wzmacniające klatkę piersiową, ramiona i tricepsy. Przejdź do pozycji deski z rękoma tuż pod barkami. Powoli opuszczaj całe ciało do podłogi, a gdy tylko dotkniesz jej klatką piersiową, odepchnij się z powrotem ku górze. No i to w sumie wszystko. Spróbuj wykonać 5 serii po 3 powtórzenia lub tyle, ile zdołasz. I to by było na tyle, jeśli chodzi o nasz trening Wonder Woman. Na koniec bardzo ważna uwaga, nie zapominajcie robić krótkiej przerwy między kolejnymi ćwiczeniami. Niech nie będzie ona jednak dłuższa niż 2 minuty. Taki trening jest bardzo intensywny i wymaga pewnego napięcia mięśni oraz przyspieszonego tętna, aby mógł przynieść najlepsze efekty.